Trochę przypadkowo, w sierpniu 80 roku, yy, znalazłem się w Gdańsku. W czasie strajków. Yy, przypadkowo. Znajomi jechali do rodziny, jechali autem i mówią, że jadą i na tydzień jadą do Gdańska. Dam do rodziny. Yy, się zapytałem, czy mogę z nimi jechać, bo strajki się zaczęły. Chciałem to zobaczyć, po prostu być no, coś takiego zupełnie zaskakującego, bo. Już byłem po pierwszym roku nauk politycznych. Wybór tych studiów to był świadomy od pierwszej klasy liceum, więc tutaj, jakby konsekwentnie, że tylko tam nie widziano z takim zacięciem czy podejściem. Widziałem strajk na żywo. O tym bardzo rzadko wspominam. Byłem w stoczni, w środku. To nie jest tak, że nie można było wejść. Komunikat był bardzo śmieszny potrzebowali ludzi do pomocy przy kuchni. Kuchnia to był ten wielki budynek zaraz po prawej stronie od bramy numer 2. Więc taki młody, gówniarny, no, no, to, no, to, no, to mogę w kuchni pomóc, jak zobaczę, wszystko jak to wygląda. Nie? Faktycznie to tam byłem dosyć długo. Bo w sumie przez 2-3 dni przychodziłem do stoczni, dopóki nie, wracałem, nie wróciłem do domu. I głównym zajęciem to było obieranie ziemniaków. Ponieważ tam ileś tych ziemniaków trzeba było to obrać, więc to tak śmiesznie był ten początek. Poznałem paru ludzi w Gdańsku. I co charakterystyczne, więc nawiązując do późniejszych jakby działań. I do jednego z bardzo znanych ludzi Stanowskiego, zapomnianych przez wiele lat, do Jackowskiego. Ja, nie to, że ja to widziałem i słyszałem jego wystąpienie, jak przyjechał z Gór, na tym to polega, bo to było w tym samym dniu, jak przyjeżdżała, o pierwszy raz oficjalnie przyjechała komisja Jagielskiego. To była sobota, to już tak nawet mogę tak to umiejscowić. Także stąd się brały pewne późniejsze znajomości, czy jakby kierunek, sposób działania, czy kierunek. No. Yy... Wracając do domu, to, to zanim wróciłem do domu, to już wiedziałem, że Fazo ten zawiesił, bo to się cały czas ta historia gdzieś tam będzie przewijała itd. I oczekiwanie na studia, tam jeszcze jakiś jeden egzamin we wrześniu był i tak dalej. Więc ten początek tej działalności on się tak mocno rozciągnął w czasie. Yy, za, zaangażowanie w zakładach pracy to było tyle, o ile, że coś ten człowiek wiedział, no przecież te materiały też, yy, sporo ulotek różnych materiałów yy, przywiozłem z sobą, tam pewne z, takim, z, z Jurkiem też taki kontakt miałem i w Tajnowskich Górach ta robota ruszyła, no i tu dokładnie, znowu się Ciepiela pojawił, łóżny, no to ciągle te same nazwiska się będą powtarzały.